zawodnicy, którzy przyszli do tego klubu i rozpoczynamy. Od razu widzę mocną piłką w kierunku Michaela Mayo. Na grę 1 na 1. Bardzo ostre wejście. Świetnie tam próbował od razu Marcin Takiewicza i zejście Poczobuta na prawą obronę w momencie rozegrania piłki przez widzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tutaj wyszedł do ataku Marcel Pięczek. Chciał przejąć piłkę. Goście jednak ładnie rozprowadzają. To zagranie jest bardzo proste. Naszej bramce. Tak, tutaj Jakub od razu zawołał Mąka o piłkę Woleńskiego. Świetny cross Kosakiewicza na Radwańskiego. Radwański przyjmuje policzkiem. Radwański prosto w Mariusza Rzepeckiego. Prawie 2 metry wzrostu, więc jest czym straszyć. Teraz ma Przemysław Kita dużo miejsca. To co lubi Przemek. Nie popatrzył jeszcze Przemek. Bardzo dobre zagranie do Michaela Mayoul. Powinien odegrać tam. Do tyłu jednak. Szkoda. Interwencja Tanżyny. Jest szansa dla Kosakiewicza. Przymierza się do uderzenia, ale oddaje do prawej. Mąka spokojnie. Mąka na krótki słupek. Jeszcze strącił tu obrońca. Gwiazdka na koszulkach to Jakub Szrek. Nabita piłka o Pięczka. Dobrze tu zablokował Pięczek. Świetnie tutaj odczytał to Przemek Kita. Robak i Kita dwóch z przodu. Świetna piłka na Kitę. Przemek rozgląda się na Robaka. Kita! Kita! Jest! Widzew 1! Błękitni 0! Obejrzyjmy, jak to się odbyło. Jak wspaniale przejęta została. Rozpoczyna zespół gości. Uwaga! Tanżyna ograny, ależ tam było niebezpiecznie. Znowu Pięczek. Jeszcze raz. Dobrze to rozegrał Radwański. Robak ma dużo miejsca, będzie chyba szedł na lewą nogę, tak jest. Bardzo mocno. Cały czas pilnuje tego tyłu, no i teraz zupełnie bezsensowna strata Adama Radwańskiego. Nie był gotowy zupełnie na otrzymanie podania, a powinien. Wchodzą w pole, no i próba strzału. Jest Mąka, bardzo ładnie to zrobił. Świetnie, świetnie. Kosakiewicza. Dlaczego nie grał Łukasz na Marcina Robaka? Nie dają niestety tego środkowania zbyt łatwo. Tu Poczobut dał się zastawić Sanockiemu, radzi sobie dobrze Sanocki. Poczobut jeszcze tam końcówką. Butal, proszę zobaczyć, jak wyszedł. No. I też trener Kaczmarek o tym mówił, że to są inni zawodnicy. Rafał Kaszyński. Radwańskiego podsadził ewidentnie piłkarza gości. Teraz Mąka ucierpiał. Musi uważać arbiter na te nieprawidłowe zagrania, bo będzie takie oddawanie. Zacznie uderzyć płasko. Już jest inny lot. I tam próbował jeszcze. To już ląduje pod nogami Mąki. Może teraz pchną Widzewiacy. Wolsztyński po raz kolejny już tu przymierza. Ale miał Robaka świetnie ustawionego między zawodnikami. Ależ to zrobił Wolsztyn. Uwaga, Wolsztyński faulowany. Suwa się Robak. Tak, to było za daleko. Kosakiewicza, bo miało coś pretensje przy wykonaniu tego rzutu wolnego. Uwaga, bo teraz groźnie pod polem karnym Widzewa. Bardzo dobre zagranie. No, musieliśmy się tam ratować w tej rundzie. Wolsztyński, bardzo dobre zagranie. Dobra próba i dokładna. Kosakiewicz, prawa noga, ale prosto. Czterech zawodników gości, uwaga. I znów na lewo, proszę. Teraz będzie musiał uważać Pięczek. Podkręcon, to nie jest. Bramki na 1-0 po asyście Marcina Robaka. I zaczynamy drugą część. Może tym razem. Jeszcze pokazuje i wychodzi Rzepecki. Ta interwencja może nie była najwyższego lotu, ale jaki bałagan. Okazja na to, żeby wyjść z akcją. Dobrze, że Ameju skorygował piękne swoje zagranie. Plany, bo Kitnych. Proszę, jak omijają naszą drugą linię. Jednym podaniem. Poradzili. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Jesteśmy jedynek z obrońcą gości. Ameją ale już to długo dobrze trwa. Do środka. Jeszcze trzeci Ameją do Wolsztyńskiego. To nie futsal, Rafał, ale się mówi, kij na lodzie trzeba trzymać. Poradził sobie Rudol, ale tu ile jest swobody. Ile mogą rozpocząć akcję, ile mają miejsca. Oj. Jeszcze nie koniec. Arbiter pokazuje, żeby wstał. Dobrze główkuje. Kosakiewicz pograją troszkę z Mąką.
No, udało nam się szczęśliwie, bo mógł być tam spalony, uprzedzony, wybita piłka. Oszukali nas troszkę. Proszę, jaka piłka na dobieg dwóch zawodników Widzewa. Pięczek na raz. Adam musi pilnować swojego zawodnika z prawej. No, udało się, Pięczek. Ale... Mandiangu świetnie zagrał do Robaka, dostanie piłkę w pełnym biegu. Szybko przebiera nogami, chyba pójdzie sam. Ależ mieliśmy teraz pecha. Fadeczki zupełnie łatwo, tutaj niekryty. Łukasz Paczuk musi wrócić. Jest zaskakująco. Mandiangu powoli odwraca się, jest bez krycia Radwański, ale też tutaj tak do nogi to zagranie. I przez to tempo no akcji i teraz z lewej Mandiangu. Ten weekend chyba tylko frekwencja na Lechu, który dzisiaj również gra. I teraz będzie! Co za sytuacja! Adam Radwański musi podjąć walkę. To tak nie może być, żeby swobodnie piłkarze w błękitnych strojach przechodzili przez naszą linię środkową. Proszę, jak to robią? Weszli w pole karne. Odbita piłka. Radwański... No właściwie jedynym kandydatem do zejścia z boiska będzie Marcel Pięczek. To jest niedokładnie, rozegrał Poczobut. No ależ to zrobił piłkarz. Gości strzelił na szczęście w środek bramki. Jesteśmy w stanie zagrać agresywnie, uwaga. No i ratuje zespół Patryk Wolański przed stratą wyrównującej. Ale ktoś tam bramki. Tutaj błąd w obronie, kto? Kosakiewicz odepchnięty. Tanżyna też. Spotkanie. Niestety nie możemy tego powiedzieć o nas. Teraz złe przyjęcie. No może teraz dwóch na dwóch. Bolsztyński niedokładnie, ale zgarnie to Mandiangu. Mandiangu nie ma faulu. Jest faul. Jedenastka. Pokazuje arbiter, że rzut będzie rzut karny. Podbiega Marcin Robak. Wewnętrzna część stopy. O, jak niewiele brakowało. O, o, o. Wyczuł sytuację, że... Lewą nogą Mandiangu na krótki słupek. Rudol. O i tutaj Rzepecki. Tam jest dwóch rosłych zawodników. Błękitni sobie grają. Proszę, jaki błąd Szreka. Znów do wchodzącego w tej chwili Mandiangu nic z tego nie będzie. Na ataku arbiter już mógłby to zakończyć. A jednak nie. Teraz jest dobry moment. No to tu trzeba odebrać piłkę. Jest zbyt gęsto i za dużo chaosu. No proszę. W polu karnym Widzewa. Jej. Widzew wygrał 2-0. Mamy więc kolejny